czekając na samolot z rypą. Poprzednie nagranie nie wyszło, ponieważ był wiatr za silny i nie było słychać tego, co mówię. Teraz może się okazać, że co innego jest, zagłusza mnie. Mam bardzo ważny temat, dla mnie ważny, który chcę po raz kolejny z rzędu zacząć, napocząć i może mi się to uda w końcu. Przyszedł do mnie facet. Powiedział, że jest bardzo, bardzo szczęśliwy, że jest tak szczęśliwy, że sobie nie wyobraża, że można być tak strasznie szczęśliwym. Wtedy patrzyłem na niego, na sytuację i do mnie dotarło po raz kolejny w życiu, że jak ktoś mówi, że jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, że już bardziej nie można, to znaczy, że mu jest bardzo, bardzo potrzebny jakiś kumpel, jakiś przyjaciel, jakiś terapeuta lub holiday. Niech wyjedzie sobie na wakacje. Tak jest za bardzo szczęśliwy. To wtedy może się okazać, że stoi rok przed załamaniem nerwowym, przed krawędzią. I takich przypadków w moim życiu zdarzyło się kilka. Dlatego, jeżeli ktoś mówi, że jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, bardziej być nie może, to jest to jednocześnie wołanie o pomoc. Dlatego nie zamykaj oczu swych, nie zamykaj uszu swych, pomóż takiemu człowiekowi. Pamiętaj, nie został go samego wtedy. Jeżeli ktoś mówi, że jest okej, to możesz być o niego spokojny. Ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, to znaczy, że mu się, że do niego dociera, powolutku dociera, że na krawędzi balansuje na linie, wisi nad przepaścią. No, i to jest tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć, czekając na samolot. Pozdrawiam, kończę holiday.